Klaudia Szustak, witam Państwa. Zapraszam na dzisiejszą prognozę pogody. Przed nami bardzo pogodna i bezchmurna noc. Na termometrach maksymalnie 16 stopni w Szczecinie, 15 w Gdańsku i w Koszalinie, 14 w Warszawie i 11 stopni w Rzeszowie. Ciśnienie wyniesie 1017 hektopaskali, wiatr będzie umiarkowany. Sprawdźmy jutrzejszą prognozę dla Europy. Jutrzejszy dzień przyniesie nam deszczową aurę m.in. w Bernie, Paryżu, Londynie i Dublinie, a także burze w Berlinie. Więcej słońca pojawi się we wschodnich regionach Europy. W Moskwie delikatne opady deszczu. Na termometrach 14 stopni w Helsinkach, 23 w Wilnie, 27 w Bratysławie i najwięcej w Rzymie, tutaj 30 stopni. Sprawdźmy jutrzejszą prognozę dla naszego kraju. Piątek na ogół pogodny, przede wszystkim w centrum i na północnym wschodzie, jednak strefa opadów i burz zacznie wkraczać do naszego kraju od północnego zachodu. Na termometrach nawet 28 stopni w Szczecinie i Poznaniu, 26 w Łodzi, w Warszawie, 25 w Białymstoku, najmniej w Lublinie i Rzeszowie, 24 stopnie. Ciśnienie nieco wyższe, 1017 hektopaskali. Sprawdźmy prognozę pogody na 3 kolejne dni. Sobota z przewagą burz na północy i na zachodzie, na termometrach od 24 do 26 stopni. W niedzielę burze utrzymają się w pasie od północnego wschodu przez centrum aż po południowy zachód. Temperatury nieznacznie niższe od 20 do 25 stopni. W poniedziałek burze ponownie w centrum i na wschodzie, na zachodnich krańcach Polski pojawią się również opady deszczu. Dziękuję za uwagę, do zobaczenia.